Ciekawe, ile mam dzisiaj lekcji. Co? Aż tyle? Ale super! Moja pierwsza lekcja to WF. A tej co się znowu stało? Elo Farah, co się stało? Czemu płaczesz? Zobacz mój plan lekcji. Co? Ty masz lepszy plan lekcji ode mnie. Ja mam dzisiaj 7 godzin lekcji, a ty co? 6 tylko. To ja powinienem tutaj płakać koło szafki, a nie ty. No to chodź tutaj, zmieścisz się. Okej. Nareszcie chodzę do szkoły. Słyszałaś to, Farah? Jak można szkołę lubić? Farah, przytul mnie. Chodź tu, mój piesku. Okej. O Boże, a co tu się stało? Wy płaczecie? Nie, my nie płaczemy, tylko nam się oczy pocą. Ej Farah, no to może chodźmy gdzieś indziej, nie wiem, na przykład do łazienki. Ale do damskiej? No a czemu nie? No dobra. Wy nie rozumiecie naszego bólu. Chodź, idziemy. O co mu chodziło? A bo ja wiem. O, hej Kati. Hej. Co tam u ciebie słychać, Kati? Jak ci się podoba szkoła? Jest super, nie mogę się doczekać mojej pierwszej lekcji. No ja w sumie też nie mogę się doczekać, a w ogóle bym zapomniał, przecież Kati, jesteśmy razem w klasie, no to... Będzie ciekawie. A no tak, bym zapomniała, no to może mnie oprowadzisz po tej szkole? No ależ oczywiście, spoko, oprowadzę cię po szkole, w końcu i tak będziemy razem w klasie, więc... No. Bu! A! Hej! Łajdowna, nie mogłaś kogoś innego przestraszyć? Sorry, musiałam. A tak w ogóle, pomożecie mi, bo ja nie mogę znaleźć swojego pokoju. No okej, pomożemy ci. A gdzie masz ten pokój? Jaki to jest numer? Pokój 39. Uuu, to drugie piętro. Okej, no to zrobimy tak. Ja pójdę teraz z Łajdowną, znaleźć jej pokój, a ty, Wenus... A ja pójdę do swojego pokoju zanieść rzeczy. Pójdziesz ze mną, Kati? No oczywiście. Wczoraj poszłam do takiego jednego baru zamówić sobie kawkę z mleczkiem. No ja tak podchodzę do tego pana i mówię, poproszę kawę z mleczkiem, a on do mnie mówi, że nie ma mleczka. A ja co? Ja do niego mówię, że jak nie ma mleczka, ja piję kawę tylko z mleczkiem. Jak nie będzie mleczka, to kawusi nie ma i ja panu nie zapłacę. I on do mnie, że no przykro, przepraszam, ale mleczka nie ma, no i co? Rozumiem cię. To ty! To ty! Zabieraj mi stąd tą kamerę! To ten Spiderman, co ci kiedyś opowiadałam. Dobra, chodźmy, bo może masz wściekliznę, jeszcze nas zaatakuje. A, Łajdowna, nie zwracaj na nie uwagi. Obie są siebie warte. Dobra, chodźcie, idziemy.
oto sala numer 2. Właśnie tutaj będziesz miała lekcję. Dziękuję. Wenus, Wenus, Wenus. O, cześć, Draculola. Dobrze, że ciebie znalazłam. Ja z Brian dzisiaj robimy piżamówkę. Przyjdziesz? No, oczywiście, ale bym mogła jeszcze Łajdownę zaprosić. Ty też, Kati, bo i tak masz z nami pokój. Fajnie. Nigdy nie byłam na piżamówce. I nigdy? Nigdy. Będzie fajnie. A, i jeszcze Spektrę zaprosiłam. Imprezka jest o 18. Narka. Pa. Pa. A co się robi na piżamówce? Na przykład gramy w coś, jemy, tańczymy. Na przykład walka na poduchy. Mówimy jakieś tam sekrety swoje. Albo oglądamy jakieś filmy. Aha, to fajnie. Hejka, coś plotkujecie beze mnie? Nie, no co ty? A gdzie jest Łajdowna? Mówiła, że zaraz przyjdzie. A gdzie jest Spektra? Już jestem. Wow, Spektra, jaką masz ładną piżamę. Dziękuję. Elo, sorry za spóźnienie. Widzę, że są już wszyscy, więc zaczynamy? Zaczynamy! Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.